Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz i witam was w obiecanym odcinku, w którym wyjaśniam wam, jak zrobiłem odcinek pod tytułem Przewiduję strzały. Tak zanim zaczniemy, tak na marginesie, dziękuję wam za to, no i przede wszystkim za to. Gdyby nie te 25 lajków, to by po prostu ten film nie powstał. Jesteście naprawdę niesamowici. W ogóle co wy robicie pod filmami? Ja wrzucam film, a na drugi dzień już jest 150 wyświetleń. Tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to naprawdę bardzo polecam kliknąć gdzieś tutaj w ten guzik. Nie wiem, czy dobrze pokazuję, bo naprawdę, no nie pożałujesz. No więc tak, słuchajcie, dlaczego tak przedłużam? Przede wszystkim dlatego, że nie ma co tutaj dużo mówić. Odcinek tak naprawdę nie był dość bardzo skomplikowany pod względem nagrywania, a bardziej pod względem montowania, ponieważ jak wiecie, no troszeczkę musiałam popracować nad tym, żeby ten filmik no wyglądał tak, jak wyglądam, że ja mówię kopnę w te miejsce i kopię w te miejsce. No właśnie. Możliwe, że już większość z was się domyśliło, jak ja to zrobiłem, a jeżeli ktoś się nie domyślił, to po prostu za chwilę powiem. Wyglądało to w następujący sposób. Na początek ustawiałam sobie na statywie aparat, właśnie taki, i po prostu wykonywałam jakiś randomowy strzał. I to był strzał po prostu, nie wiem, załóżmy z obrotem, że stawałam na rękach i po prostu strzelałam. To było nieistotne, gdzie ta piłka poleci. Później zatrzymywałam nagrywanie i później znowu rozpoczynałam nagrywanie w aparacie i włączałam jeszcze raz nagrywanie w drugiej kamerze, bo to nagrywałam na dwie kamery, a jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania musiałam jeszcze raz sobie obejrzeć, gdzie dokładnie kopnąłem tą piłkę, wiecie, ten randomowy strzał. Później, gdy już odpaliłem te dwie kamery, chodziłem i na przykład tak się zastanawiałem, gdzie by tu kopnąć, i tak naprawdę wiedziałem, że już przecież kopnąłem, załóżmy, w tamte miejsce i po prostu powiem, że chciałbym kopnąć w tamte miejsce, prawda? Później po prostu zatrzymywałam nagrywanie, a gdy to montowałem, najpierw puszczałam ten fragment, że gdzie chcę, żeby ta piłka poleciała, a później dawałam ten pierwszy fragment z aparatu, wszyscy rozumieją, o co chodzi, którym po prostu kopię w te miejsce. Kilka osób się mnie w szkole pytało, ile montowałam ten filmik. Wiecie co, przede wszystkim trudno mi było znaleźć muzykę taką odpowiednią, bo właśnie nie wiedziałam, czy dobra muzyka to jest taki, wiecie, rock, no bo jednak to jest sport, wysiłek, czy jednak taka bardziej trochę spokojna. Właśnie na to mi dużo pochłonęło czasu. No i przede wszystkim sklejka, synchronizacja tego wszystkiego, cięcia. Miałam tak naprawdę dwa razy więcej roboty, ponieważ jak robiłem cięcie na jednej ścieżce wideo, to musiałam też zrobić cięcie na drugiej ścieżce wideo, ponieważ no, nagrywałam to na dwie kamery. Więc ten film, który trwał około 4 minuty, żeby wam nie skłamać, montowałam około godziny albo półtorej godziny. Jest to rzeczywiście sporo, ale mi się wydaje, że było naprawdę warto. Jeżeli patrzę teraz na te wyświetlenia i łapki w górę i łapki w dół, to wiecie, do jakiego wniosku doszedłem, że zostawiło, nie wiem czy wiecie, ale łapek w dół zostawiła tak naprawdę jedna osoba, bo jedna osoba ma kilka multikont, po prostu zawsze mnie z tych kilku multikont mnie zawsze dislajkuje. No dobra, a więc to jest cała ta tajemnica. Jeżeli wam się spodobało, jak tutaj wam się gdzieś wyświetla, możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. I oczywiście macie gdzieś tam tutaj w prawym górnym rogu, nie wiem jak to aparat przechwyci, macie oczywiście ankietę, żeby zagłosować, jaki odcinek pojawi się w następnym odcinku, żebyście wy też mieli wpływ na odcinki, na rozwój mojego kanału. To na tyle, na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!